Mózg jest narządem ośrodkowego układu nerwowego. Kontrola, jaką ma nad całym organizmem, sprawia, że jest najważniejszy w Twoim ciele. Pracuje cały czas, nawet gdy śpisz. Nigdy mi nie dadzą spać! Serce musi bić. Płuca wymieniają gazy. Cały czas wszystko oddycha, wszystko. Mieciu, spalno trochę cukru. Przecież tlen dostałeś. O, energia dla wszystkich. Smacznego. Organizm odpoczywa, a ja cały czas pracuję. Komórki się regenerują. Każda z nich jest w końcu wypoczęta. A ja mogę się w końcu wyczyścić. Stop! Zwariowałaś? Zetrzyj tylko najmniej ważne połączenia synaptyczne. Wspomnienia zostaw. Dobre zapamiętam. To zostawię i to. Wiedza nas sprawdza. Reszta do kosza. Wasza trójka. Do długotrwałej. Za hipokampem skręcić i wejść głębiej. Skonsolidujemy was. Dobra, żartowałem. Też mogę trochę odpocząć. Regeneruję się. Wszystko zależy od faz snu, no i moich fal. Zasypiasz. Pomału pogrążasz się w fazie NREM, Non-Rapid Eye Movement, w której spowalnia ruch gałek ocznych. Mózg emituje energię w postaci fal alfa. Fal alfa występują w płatach potylicznych. O tutaj. Zwolnij troszkę. Faza druga. Lekki sen. Częstotliwość spada do fal teta 4,7 Hz. Zasypiasz głębiej. Pojawiają się fale delta. Około 2 Hz. Co najintensywniejszy sen. Aktywność mózgu jest niewielka. Częstotliwość fal niska. Ciśnienie jest niższe. Nawet tempo metabolizmu spada. Chodźmy do kina. Kto ma popcorn? Kocham REM. Faza rapid eye movement. Śnisz. Szybko ruszasz gałkami ocznymi. Bicie serca staje się nieregularne. Mięśnie są rozluźnione. Fale mózgowe się desynchronizują. Paradoks snu. Mózg jest aktywny, jakby nie spał. Serio? Spokojnie. Cały cykl powtarza się w nocy jeszcze ze 4 razy. Wyśpij się. Dobranoc!